Witajcie kochani, mamy już powoli jesień i jest dzisiaj pierwszy raz jesienna kreacja na antenie. Dzisiaj powiemy o rzeczy, o której właściwie nie miałem świadomości dość długo, do czasu kiedy mieliśmy w ostatni weekend nasz plener dronowy. A mianowicie nie wszystkie osoby mają świadomość i mają rozeznanie, do czego służy taki dron, czyli kopter Avata Cineup versus zwykły Mini czy Mavic. Czym one się różnią? Do czego są stosowane? Jak możemy je wykorzystać? Jakie ujęcia z nich uzyskamy? I kiedy kupić takiego drona, a kiedy takiego? Bo to jest naprawdę kolosalna różnica, a okazuje się, że nie wszyscy to wiedzą. Ja byłem naprawdę w szoku, ale tak jest. I wiele osób, jak ukazuje się jakakolwiek nowość od DJI, to chce kupić od razu sobie ją, bez względu na to, co to właściwie jest. Avata jest taką nowością i dzisiaj powiemy, kiedy warto ją kupić, a kiedy wystarczy nam miniacz. Let's go! Słuchajcie, więc patrząc na profil takiego zwykłego Mavica czy miniacza, tutaj te cechy charakterystyczne są znane wielu ludziom. Czy to jest dron oparty o poziomowanie na bazie GPS-u i czujników optycznych. On ma zawis tak zwany. Służy nam zarówno do filmów, jak i do fotografii. Możemy wykonywać też bardziej zaawansowane animacje poprzez wykorzystanie trybów inteligentnych, takich jak quickshoty albo active track, czyli śledzenie, czy też spotlight, utrzymywanie w centrum kadru bez względu na pozycję. Ten dron ma też bardzo dobry zasięg, jest cichutki i ma świetny czas lotu, bo zasięg to ponad 2 km spokojnie w otwartym polu można wyciągnąć. Czas lotu ponad 20 minut i jest naprawdę bardzo cichy, można nim latać nad głowami czy obok ludzi. Bardzo blisko, około 30 metrów już go nie słychać. Jest to dron lekki, konstrukcja jest taka, że ma gimbal i też jest nieodporny na kolizję. Zwykle jeżeli Mavic jest na dole, czyli mamy Mavic Down, to znaczy, że trzeba będzie go wysłać do serwisu, bo jest rozwalony korpus albo pęknięte ramiona czy mocowanie gimbala. Więc te drony zwykle nie są podatne na, czy nie są odporne na uszkodzenia. Zwykle tego typu drony po prostu używamy trochę wyżej, trochę dalej od przeszkód. Oczywiście można nimi latać blisko przeszkód, bo mają też omijanie, ale trzeba mieć już trochę wprawy i pamięci ruchowej wyrobionej. To nie jest dron, który nadaje nam się na wirtualne wycieczki w ciasnych pomieszczeniach, bo on też ma inną specyfikę. Trzeba pamiętać też o tym, że w takich pomieszczeniach, gdzie nie mamy sygnału GPS, jest dość ciemno, na przykład hale, tam jeżeli nie mamy GPS-u, no to poziomowanie się odbywa tylko w oparciu o czujniki. Jeżeli jest ciemno, nie będzie poziomowania i zacznie nam, nie będzie pozycjonowania, będzie poziomowanie, ale zacznie nam go ściągać, będzie drifting zwykle na bok albo do tyłu. Więc to jest istotne. Jeżeli chcemy latać w pomieszczeniach, warto do niego dokupić osłony. Ale każdy crash wiąże się z tym, że możemy coś dość kosztownego zniszczyć. Czy to kamera, czy to gimbal, ramiona, czy korpus w tym momencie jest do wymiany. Ten dron też daje nam kapitalne możliwości fotograficzne, tak jak powiedziałem. Można wykonywać też timelapsy czy hyperlapse, takie animacje. Można też wykonywać panoramy. Więc szereg jest cech, które są kapitalne. On lata zwykle w płaszczyźnie, czyli przód, tył, bok, drugi bok, góra, dół. Ewentualnie możemy oczywiście jeszcze sobie zmniejszać lub zwiększać wysokość przy tych wszystkich manewrach, ale on zwykle lata nam liniowo. Czyli nie lata tak, jak my chcemy. On nie zrobi nam nurka, nie zrobi nam akrobacji takich jak na przykład flip, nie zrobi nam pętli i szeregu rzeczy, które są stosowane w FPV jako chleb powszedni tego latania. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Konstrukcja jest bardzo lekka, delikatna, tak jak powiedziałem. Akumulator też jest leciutki i fajnie spasowany. Dużo cech inteligentnych, sondy, przód, tył, czujniki, delikatna śmigła i to wszystko sprawia, że ten dron jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, aczkolwiek ma też oczywiście ograniczenia. Lata się w oparciu o aparaturę z wbudowanym ekranem albo o kontroler, czy też aparaturę właśnie, z urządzeniem mobilnym typu telefon albo tablet. Czyli lata się inaczej niż w przypadku FPV. Zwykle nie mamy gogli do takich zastosowań, ale zdarzają się wyjątki i bywały już. DJI już wypuściło
chyba dwie edycje, tak? Czarne i białe gogle, które można było łączyć z Mavicami, więc to też się zdarza, aczkolwiek te drony mają dosyć wąskie pole widzenia, około 70-72 stopnie, natomiast FPV około 150 stopni, więc to jest inny też kadr, inaczej się widzi na urządzeniu i inaczej widzi się na goglach. Tutaj też mamy opóźnienie i to opóźnienie jest dopuszczalne, więc zwykle latamy line of sight, w zasięgu wzroku, patrząc trochę na urządzenie mobilne, trochę na drona. Natomiast jeżeli chodzi o FPV, tutaj patrzymy tylko i wyłącznie poprzez gogle i mamy widok z pierwszej osoby, tak jakbyśmy siedzieli w kokpicie. Tutaj nie ma takiego bezpośredniego w Mavicach doświadczenia. Tu masz raczej wrażenie pośrednie, bo trochę patrzysz na drona, żeby go nie rozwalić, nie wlecieć na przykład w linie energetyczne albo w drzewo, a trochę patrzysz też w ekran i kadrujesz dane ujęcia. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o te podstawy funkcjonalne dotyczące Mavica. Teraz trochę powiem na temat Awaty, czym ona się charakteryzuje. Zwykle Mavic jest bardzo prosty, a mianowicie składa się z dwóch elementów, dron plus aparatura. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, wszystko jest gotowe, proste w użyciu i można praktycznie natychmiastowo zacząć lecieć. Tutaj trzeba się troszkę wprawić, poznać specyfikę tego, układ klawiszy, drążki, żeby można było w ten sposób polecieć. Awata jest taką hybrydą, czymś pośrednim pomiędzy światem Mavików a światem realnym FPV, dlatego że możemy tutaj latać, czy latamy już w goglach, mamy też sterowanie poprzez aparaturę FPV i też mamy szerokie pole widzenia, ale dodatkowo zostały dodane cechy, których zwykle nie ma, które nie występują w FPV, czyli na przykład dolne czujniki, pozycjonowanie w dwóch trybach, czyli normalny i tryb sportowy, tego nie ma. I te dwa tryby są tożsame z Mavicami. Latamy albo wolno, liniowo, albo szybciej, też liniowo z pozycjonowaniem. Mamy tutaj ciekawe rzeczy, bo są klawisze paniki, czyli możemy zatrzymać dany tryb, jeżeli latamy na przykład w manualu. Mamy przełączenie poszczególnych trybów z pozycji aparatury. Mamy też gimbal, co nie zdarza się często, czy praktycznie wcale. Bardzo rzadko się zdarzają gimbale, jeżeli chodzi o FPV. Stosowane są, bo Ronin jest na przykład stosowany i noszony przez cineliftery, ale jest to rzadkość. Zwykle kąt kamery ustawia się jako stały. Ten cinełup, bo to jest cinełup, czyli ma osłony, może uderzać i opierać się o przeszkody. W zależności od trybu będzie się różnie zachowywał, ale jest to cinełup klasyczny. Mamy śmigła pięciołopatowe, on jest bardziej hałaśliwy i w porównaniu do charakterystyki lotów Mavików, on leci zwykle do przodu tylko, tak jak rollercoaster, jak kolejka górska, jedzie tylko do przodu. Oczywiście zdarzają się wyjątki, jeżeli latamy w trybach tych inteligentnych, ale przeznaczenie zwykle FPV to jest przód albo loty boczne, oczywiście akrobacje, jest punch, czyli góra, dive, dół, czyli lot nurkowy, można robić pętle, flipy, wszelakie akrobacje, czy spiny, inverted spin, jest to jak najbardziej możliwe. Aczkolwiek ten dron też jest raczej przeznaczony jako poduszkowiec, bo widać jaką on ma charakterystykę, że jest duża powierzchnia w stosunku do masy i do gabarytów, więc nim targa wiatr i nie ma się co czarować, że jeżeli lecimy wysoko albo robimy lot nurkowy, to będziemy mieli tak zwany prop wash, czyli będzie go tak lekko znosiło. I to, no, w niektórych przypadkach dosyć mocno, jak obniżamy gwałtownie wysokość, to czuje się, jak on wręcz rzęzi i go znosi. Cały zestaw, jeżeli chodzi o Awatę, wygląda następująco. W środku mamy tutaj drona. Tu mamy dwa rodzaje aparatur. Pierwsza to jest motion controller, do prostego sterowania dla początkujących tylko tryb normalny i sportowy, a także właściwa aparatura, czyli DJI FPV V2 i ona umożliwia już nam też loty w trybie manualnym. To są dwa rodzaje sterowania, albo bardzo prosty na zasadzie triggera i kierowania kierunkiem,
lub też już bardziej złożony poprzez aparaturę tą docelową. Mamy też gogle z zasilaniem zewnętrznym i to jest cały zestaw, który używamy do lotów FPV. Ujęcia są zupełnie inne. Tutaj nie mamy fotografii też w przypadku Awaty. Skupiamy się na filmach i mamy 4K w 50 czy też 60 klatkach jedynie i to jest taki jego główny klatkarz. Jest trochę ustawień poprzez gogle, bo tutaj nie korzystamy, czy pośrednio możemy korzystać przez aplikację DJI Fly do niektórych rzeczy, na przykład podglądu, ale zwykle korzystamy i ustawiamy parametry w samych goglach. Jeżeli chodzi o czas lotu, około 10, 12, 14 minut to jest realny czas. Podaje specyfikacja 18, ale to jest nie do zrobienia. On ma gimbal tylko i wyłącznie jednoosiowy, więc ten obraz się nieco chwieje, jeżeli nie stosujemy stabilizacji w postprodukcji, takie jak na przykład Gyroflow, to niestety będziemy mieli obraz, który nam się lekko rozmywa, chwieje. Kąt widzenia jest wyższy, około 150 stopni, czyli szerokie pole widzenia. Jest zupełnie inna charakterystyka. Do czego ten dron jest bardziej stosowany? Tamten był do takich eleganckich, wystabilizowanych ujęć, bardziej powolnych, liniowych i do fotografii czy panoram, do animacji. Ten bardziej do wirtualnych wycieczek, bym powiedział, czyli wszelakie obiekty, patrolowanie, rozpoznania, właśnie wirtualne wycieczki, udział w imprezach, backstage z imprez plenerowych można fantastycznie pokazać. Można wlecieć do samochodu, przez auto, do domu, z domu wlecieć, przez obiekt, hotel, nieruchomość, ogród, wnętrze. To jest dron właśnie do tego i zwykle sineupy stosowane są do latania blisko przeszkód, także ludzi, ale też one są stosowane do takiego pokazywania w sposób cinematic tego, co w danym wnętrzu się odbywa lub też co tam się znajduje. Jest dużo kapitalnych filmów, jeżeli chodzi o sineupy i to jest po prostu inny, osobny, odrębny zakres stosowania. Często też te ujęcia, one są, powstają w ciągłości, czyli mamy tak zwany master shot. To jest najwyższy etap wtajemniczenia i mamy jeden przelot bez żadnych cięć, gdzie pokazuje nam cały obiekt. Fantastycznie czasami się zdarza, że te montaże jeszcze zawierają efekty dźwiękowe, jak przejścia przez ściany czy mijanie danych obiektów i powstaje w ten sposób master shot. Także widzimy, że nie wszystko zrobimy Maviciem, ale też nie wszystko zrobimy Awatą. Wybierając Awatę trzeba być świadomym, że ten dron jest po prostu inny. Oczywiście hałas, bo sineupy hałasują, mają taką specyfikę. Oczywiście nie latamy wysoko na 70 metrów, tylko na 10, powiedzmy 5-10 metrów. To wszystko. Latamy dużo bliżej obiektów, on jest też odporny na kolizje. Wiele razy już mi leciała Awata, nic się nie dzieje, jest może delikatnie przebarwione tworzywo w niektórych miejscach, ale można to łatwo samemu wymienić, więc nie musimy też odsyłać za każdym razem takiego drona do serwisu. No i też umiejętność. Latanie w tych dwóch podstawowych trybach jest łatwe, bo to jest podobne do Mavica. Sterujemy też oprócz aparatury zwykłej motion controllerem, ale jeżeli przełączymy na tryb manualny, zalecane są ćwiczenia na symulatorze, żeby nie rozwalić tego drona, bo zachowuje się zupełnie inaczej. On po prostu nie leci nam prosto, jeżeli prawy drążek pociągniemy do góry, tylko on nam dąży do flipa do przodu. Jeżeli prawy drążek pociągniemy w bok, to on nam dąży do bocznego flipa. Jeżeli w drugi bok, w drugą stronę i tak dalej. Jeżeli do tyłu, to nam dąży do flipa tylnego. Więc tak to wygląda i trzeba się przyzwyczaić i bardzo delikatnie manewrować drążkami, najlepiej pinch stosować, czyli takie szczypanie, wtedy jest w porządku. I to mniej więcej są te główne różnice. Oczywiście o tym można by rozmawiać cały dzień, poświęcić temu takie osobne forum, może na żywo, ale to są te różnice, jeżeli chodzi o te dwa drony. I teraz pokażę Wam, jak wyglądają one w locie i podsumujemy sobie całą audycję. Te loty Awatą, teraz latałem akurat około 10 minut, one są trochę tak jak w Imperium kontratakuje, to był chyba ten odcinek, czy Powrót Jedi. W każdym razie te loty przez las, możesz latać na dużej prędkości pomiędzy konarami. Nie zrobisz tego w życiu Maviciem, bo pierwszy błąd jedzie na 2 tygodnie do serwisu. Dlatego te konstrukcje się tak różnią i dlatego też specyfika tych dwóch dronów czy kopterów jest zupełnie inna i trzeba umieć je rozróżnić i wiedzieć, do czego one służą. Także słuchajcie, nie ma tutaj jakiejś specjalnej filozofii, ale ten odcinek nagrałem po to, bo jest szereg osób, które nie mają takiego doświadczenia, nie wiedzą tak naprawdę, czym się różni sineup od Mavica i widocznie był potrzebny, skoro faktycznie chłopcy, których spotykam i z którymi rozmawiam,
też zadają takie pytania i zastanawiają się, jako że jest to nowość od DJI, czy warto kupić, czy nie. Byliśmy na tym plenerze i każdy mógł spróbować zarówno awaty, jak i lotów miniaczem. I te różnice były od razu rozwijane. I w konsekwencji tego, że faktycznie ludzie nie mają tyle doświadczeń z dronami, nagrywam dzisiaj odcinek. Mam nadzieję, że on będzie przydatny. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe różnice. A my ruszamy w dalszą podróż. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.